Jedno ze spotkań, które zaproponowano nam w czasie naszej wizyty w Lake Charles w Luizjanie, było włączeniem się, obecnością w takiego koła biblijnego, które prowadzone było przez starszego, już 88-letniego kapłana. Ponieważ mieliśmy ze sobą relikwie Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II, kapłan ten odłożył planowany wykład i w taki sposób zaczął mówić o kulcie miłosierdzia, o związku tego kultu miłosierdzia z osobą Jana Pawła II, że no było to zachwycające. Mówił o tym, że błogosławiony Jan Paweł II w jego przekonaniu będzie trzecim papieżem, który będzie miał tytuł Wielki Poloni Grzegorzu. Że jest on pierwszym papieżem po świętym Piotrze. Że to, że będzie kanonizowany, jest dla niego czymś oczywistym. E, I że ta obecność właśnie w tym dniu tych relikwii tam e, była przez pana Boga od początku zaplanowana. E, opowiadał także o historii Polski, e, znając bardzo wiele szczegółów, także związków historii Polski ze Stanami Zjednoczonymi, e, mówiąc także o tym, że. Ten naród, właśnie Polska, był w czasie II wojny światowej najbardziej doświadczony, e, i że właśnie w tym czasie, w tych okolicznościach, e, rodzi się tutaj na polskiej ziemi e, święta siostra Faustyna i e, Pokazał właśnie cały ten związek towarzyszenia temu kultowi i prowadzenia go oficjalnie już w kościele i różnych meandrów, z którymi spotykał się właśnie poprzez posługę biskupa krakowskiego kardynała Wojtyła, a później papieża Jana Pawła II, kiedy zrobił krótki wstęp, krótki, bo krótki był. Jak to czynią Amerykanie, ja stanąłem bezradny, bo wszystko to, co powiedział, było tak kompetentne, tak emocjonalne, tak prawdziwe, że właściwie trudno było cokolwiek dodać. Myślę, że to też jakiś znak tego, jak bardzo trzeba nam uczyć się docenienia. Roli, miejsca błogosławionego Jana Pawła II w historii Kościoła Współczesnego. Myślę, że często inni, którzy są właśnie daleko, gdzieś za daleką wodą, mogą nas tego nauczyć na to wskazać, bo czasami nam trudno jest to, co jest na wyciągnięcie ręki, dostrzec i docenić.